I już jestem, moi drodzy. W takim razie my funkcję sobie napiszemy właśnie w naszym pliku obrazek C, gdzie mamy przygotowaną jego grafikę, żeby nam się main scene nie rozbudowywał za bardzo, żeby wyglądał łatwo i przyjemnie. Czy tak trzeba zawsze robić? Pewnie nie. Myślę, że można sobie nawet za chwilkę będzie taką funkcję po prostu zaimplementować do swojej biblioteki OLED, prawda? I tam ją wykorzystywać. Bo czemu nie? Ale my sobie robimy ją na chwilę na zewnątrz dla takiego przejrzystego porządku w naszym kodzie. Oczywiście, żeby tutaj można było używać specyfikatora program, to był zaimplementowany PGM Space, ale za chwilkę w naszej funkcji będziemy musieli się dobierać również, słuchajcie, do czego? Do bufora pamięci RAM dla wyświetlacza OLED. Żeby się do niego dobrać, to trzeba tutaj też sobie zainkludować oczywiście w moim przypadku moją bibliotekę OLEDową, żeby ten bufor jako nazwa zmiennej extern tak był udostępniony dla mnie do dyspozycji. No i przejdźmy sobie dalej po definicji zmiennej, bo przecież to, mam nadzieję, że wiecie, że jest definicja zmiennej w pamięci flash, tak? Bo po co gdzie indziej, zresztą w pamięci RAM mogłoby nie starczyć na miejsca. I napiszmy sobie zatem, moi kochani, funkcję. Nazwijmy ją jakoś, ona nie musi zwracać żadnego argumentu, a więc void, i zróbmy sobie funkcję o nazwie mk podkreślenie rle decompress. Decompress. I do niej oczywiście przekażemy jakiś argument, to będzie funkcja. Naszym argumentem niech będzie, moi drodzy, ponieważ robimy jeden obrazek na cały ekran, w tym przypadku dla wyświetlacza rozdzielczości 128x64, tak? Tego typu dzisiaj sobie omówimy dekompresję, żeby było prościej. Oczywiście to można modyfikować sobie dla wyświetlacza o różnych rozdzielczościach. Mam nadzieję, że to już będziecie potrafili spokojnie zrobić. To musimy przekazać oczywiście const uint8t, gwiazdka i picture na przykład. Czyli wskaźnik do naszego obrazka będziemy musieli przekazać. Skoro już napisałem nagłówek funkcji, to pozwólcie, że szybciutko przeniosę go do obrazek H. Tutaj gdzieś na dół oczywiście, gdzie się zwykle wkłada nagłówki funkcji. Dlatego, że ten obrazek H, jak widzicie, zainkludowaliśmy w mainie. I dzięki temu tą funkcją będzie można się już tutaj posłużyć. Czyli, moi kochani, jak sobie zbuilduję, bo już mi się uda to zbuildować, to teraz jak sobie napiszę tutaj mkrl decompress i podam sobie co? Nazwę tego obrazka, czyli logo RLE, logo RLE. Proszę bardzo, to już mi się powinno skompilować. Ach, średnika jeszcze nie postawiłem, proszę bardzo. To już mi się powinno skompilować ładnie, aczkolwiek oczywiście się nic nie wyświetli, bo funkcja jest co? Dziurawa, jak stary worek, kurczę, i nic w niej nie ma. A zatem przechodzimy do napisania naszej funkcji. Jak pamiętacie, tutaj z tych tutaj naszych tłumaczeń mieliśmy zawsze porównywać, jak mamy rozkompresować, już czyli zabieramy się za taki zapis albo taki zapis, to zawsze praca polega na tym, że musimy zacząć porównywać dwa sąsiadujące ze sobą bajty. Bo słuchajcie, w przypadku, oczywiście, gdybyśmy mieli jeszcze szybciutko sobie ostatni, napiszemy przykład org, taki oto obrazek, gdzie nie miałoby być żadnej kompresji, na przykład 1, 2, 3, 4, 5, takie bajty, to w RLE co będziemy mieli zapisane? Kto zgadnie? RLE, dwukropek, będziemy mieli 1, 2, 3, 4, 5, zobaczcie. Tak? Czyli RLE wyjdzie nam 0% kompresji, tak? Ale będą pojedyncze bajty. A zatem zobaczcie tylko, że tutaj nie ma powtarzających się bajtów, więc nasz algorytm musi sprawdzać, czy bajty są gdzieś obok dwa siebie podobne. Dlatego też na początku powołajmy i musi uwzględniać licznik, wczytać ile tych bajtów jest, tak? Z tej trzeciej pozycji zawsze. Dlatego powołajmy sobie uint8t, dwie zmienne o nazwie na przykład byte 1 i od razu zainicjalizujmy tę zmienną wartością 0. Byte 2, tutaj nie musimy inicjalizować, bo ona nie będzie brała udziału w napełnianiu, to za chwilkę wyjdzie. No i stwórzmy sobie zmienną cnt równe 0, tu musimy go również koniecznie zainicjalizować zerem. Counter, ilość takich samych znaków na razie sobie wpisujemy na początku, przy starcie wczytywania naszego obrazka skompresowanego jest równa 0. Oczywiście teraz możemy sobie powołać pętlę, słuchajcie, w której to będziemy pętli przeszukiwać
bufor tychże bajtów, przy czym, moi drodzy, te bajty będą nam służyły, ta pętla będzie nam służyła do napełnienia po kolei wszystkich bajtów bufora, czyli 1024 bajty musimy napełnić. Słuchajcie, RLE posiada tylko 608 bajtów, ale my musimy zrobić obiegów w pętli 1024. Po prostu będziemy w locie rozkompresowywać i wrzucać do bufora, tak? Dlatego zróbmy sobie teraz tak, for int, nie musi być uint 16t, żeby krócej pisać, zróbmy sobie uint, int i równa się 0, od i 0 do, tu może bez spacji dla wygody, proszę bardzo, od i równe 0 do i mniejszego 1024, średnik i plus plus, proszę bardzo, przygotujemy sobie naszą pętlę, która będzie dokonywała tego cudu. I teraz uwaga, pierwsze co musimy sprawdzić i zacząć w ogóle nasz cały algorytm, to od sprawdzenia, czy counter jest równy 0, bo to jest początek. Tak jak mówiłem, na początku counter musimy wyzerować, bo startujemy, to wiadomo, że ilość znaków do powtórzenia jest równa 0. A więc zobaczcie, moi kochani, if zróbmy sobie c, albo zróbmy sobie 0 równe cnt, to wtedy musimy, jeśli na początek musimy porównać zawsze dwa znaki obok siebie, tak? No to słuchajcie, robimy to. Byte 1 równa się pgm, pgrm read byte i on musi być odczytany skąd, moi kochani? Ano właśnie z naszego wskaźnika picture, czyli to ma być odczytany pierwszy byte obrazka i od razu możemy ten wskaźnik zwiększyć na kolejny byte, słuchajcie, tak? Skoro tak zrobiliśmy, to teraz musimy odczytać drugi byte, tak? No słuchajcie, sprawa jest prosta, albo nawet powiedziałbym uproszczona, bo teraz drugi byte, wskaźnik już mamy zwiększony przez ten plusik tutaj i teraz od razu wczytujemy drugi byte. Skoro mamy wczytany, to możemy sobie te dwa bajty porównać, tak? Czyli zobaczcie, ja sobie skopiuję jakiś zapis na przykład stąd, o, RLE, żebyśmy mogli sobie na bieżąco od razu omawiać. Słuchajcie, można powiedzieć, że jak weszliśmy w tą naszą funkcję, cnt był równy 0, porównujemy byte ten i porównujemy byte ten, prawda? A zatem porównajmy, tu musimy kolejnego ifa sobie wstrzyknąć. If byte 1 równy byte 2, jeśli są sobie równe, moi kochani, to co musimy zrobić? Musimy wczytać sobie trzeci byte, czyli ten, ile jest tych jedynek, prawda? Zgodzicie się ze mną chyba, prawda? No to zróbmy to sobie. Proszę bardzo, zauważcie, że gdy wczytaliśmy zawartość drugiego bajtu, to zawartość wskaźnika picture znowu została zwiększona o 1, a więc wskaźnik nam tak naprawdę picture wskazuje właśnie akurat przypadkowo, czy nie przypadkowo, właśnie słuchajcie, na tenże trzeci bajt. A zatem nam należy teraz zrobić taką operację. CNT, czyli ilość powtórzeń tego znaku, to jest, słuchajcie, znowu pgm read byte. Zobaczcie, jaka fajna powtarzająca się operacja. Picture plus plus. Można powiedzieć, że po odczytaniu zawartości tego bajtu picture plus plus zwiększy nam się na tę pozycję. Mam nadzieję, że to widzicie, tak? Ale teraz będzie bardzo ważne, co robimy dalej. Otóż może się zdarzyć, że te dwa bajty nie będą równe, prawda? Tak jak w przypadku, o którym mówiliśmy chociażby tutaj, gdzie mamy takie kodowanie RLE. Spójrzcie. Załóżmy, że te bajty, to jest przypadek drastyczny, nie ma w ogóle równych bajtów. No to skoro nie ma równych bajtów, to się spodziewacie, że tu będzie jakiś else. I słuchajcie, co to wtedy oznacza? To oznacza, że nasz counter będzie musiał być ustawiony na 1, bo jest tylko jedno powtórzenie, a zatem cnt równa się 1, tak? Przepraszam, 1. I można powiedzieć, że musimy, skoro trafiliśmy akurat na, zobaczcie, byte 1 wczytał nam to i wskaźnik ustawił się tutaj. Byte 2 wczytał nam tutaj, tak? I ten wskaźnik picture plus plus spowodował, że ustawił nam się wskaźnik tutaj. Jeśli ten if się nie spełnił, to picture plus plus już nie nastąpił, ale można powiedzieć, że pominęliśmy kolejny bajt. Dlatego też, jeśli bajty nie są sobie równe, to nasz wskaźnik musimy z powrotem cofnąć, cofnąć o 1, czyli picture minus minus musimy zrobić, tak, moi kochani? Mam nadzieję, że to jest jasne i widoczne. I teraz
Tutaj mamy taki fragment, który nam w tej pętli, która słuchajcie, lata sobie po tych, przez całe 1024 bajty, można powiedzieć, będzie latała naszego bufora. To jest taki główny algorytm, który nam sprawdza te porównania, napędza i tak dalej. No to teraz po tym obszarze robimy sobie po prostu CMT minus minus, czyli zobaczcie, zawsze gdy ten if nastąpi, gdy CMT był 0, to w przypadku jednego warunku if, jeśli bajty są równe, to CMT będzie zawsze większy niż 0, tak? No bo nie można wpisać ilości powtórzeń 0. Tam będzie zawsze co najmniej 2, prawda? 2, 3, 4, uwaga, do ilu? My zakładamy, że do 255, czyli gdyby byłby w ogóle pusty obrazek, który ma więcej niż 255 bajtów, to jak sobie wyobrażacie, będą po prostu 255, 255, 255, przecinek i później znowu 255 i tak dalej, tak? To będzie tak pięknie rozkodowywane. Zresztą będziecie mogli sobie później sprawdzić. Czyli i tak się ustawi na wartość większą niż 0, i tak na wartość większą niż 0, bo 1, tak? I zobaczcie, a tutaj pętla cały czas sobie pomyka dalej. Więc CNT minus minus. My natomiast, po to robiłem tego includa, słuchajcie, do tej biblioteki, żeby się teraz dobrać do bufora. W mojej bibliotece bufor w pamięci RAM nazywa się SSD1306 i możemy go, słuchaj, podkreślenie buf i my go sobie możemy wprost indeksować po prostu zmienną i, która jak widzicie leci sobie od 0 do 1023 i do tego bufora wpisywać co? Byte 1. Mam nadzieję, że teraz to już widzicie, to już jest koniec. Słuchajcie, nie bójcie się, to już jest koniec algorytmu. Zobaczcie, spróbujcie sobie przeanalizować ten przypadek i ten przypadek, kiedy nie ma żadnej, a możecie sobie jeszcze wziąć jako zadanie domowe, kiedy mamy 0, to sobie przeanalizować z tym, zanim ja wrócę po przerwie, bo tu będę potrzebował jeszcze jakąś przerwę. Zobaczcie, te trzy przypadki spróbujcie sobie przeanalizować tym algorytmem. Mam nadzieję, że Wam się to ładnie ułoży. Spowoduje to rozkompresowanie. W jaki sposób? Jak to będzie wyglądało? Czy to w ogóle zadziała? Dajcie mi sekundkę przerwy, żeby się język łączę. Zaraz wracam i zobaczymy, czy prawdę godołem, czy gdzieś się nie walnąłem, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czy wszystko jest dobrze, czy może coś jest, jak to mówią starożytni górale, niż gut. Zaraz wracam. Heja. Pamiętaj proszę, że ten poradnik, jak i wiele innych na moim kanale, może powstać tylko i wyłącznie dzięki Twojemu wsparciu poprzez serwis Patronite. Dlatego też zapraszam Cię gorąco do tego, abyś odwiedził mój profil na serwisie patronite.pl, widoczny tutaj na ekranie, i przynajmniej zapoznał się z warunkami. Każdy może zostać patronem i mieć swój udział w powstawaniu tychże poradników, do czego gorąco zapraszam. Jak mówiłem, liczy się każda kwota, nawet ta najdrobniejsza. Nie chodzi tutaj o wyścigi i o to, kto da więcej. To nie jest giełda. Każdy może dobrać wsparcie do swoich potrzeb i swoich możliwości. Jeszcze raz mówię, zapraszam na profil i uprzejmie dziękuję za już okazane wsparcie. Pozdrawiam. Już jestem, moi drodzy, a zatem, skoro funkcja już jest w środku napisana, jest całe ciało tej funkcji. Zobaczcie, byte 2 nie musieliśmy inicjalizować, dlatego że byte 2 tylko raz jest odczytany, a później nie musi być nigdzie wykorzystany, natomiast byte 1 tutaj jest wykorzystywany i on mógłby, gdybyśmy tu nie dali zera, to mielibyśmy, zresztą zobaczcie, od razu przy kompilacji mielibyśmy tak naprawdę od razu warninga, który mówi nam, że a to jeszcze jakiś błąd chyba jest, to na razie poczekajcie, bo chyba coś tutaj, ach, już widzę, błąd jest taki, że zapomniałem w ogóle nawiasu okrągłego wstawić, tak, jeszcze raz, i mamy warninga, chyba że ja wyłączyłem warningi, nie, warning as errors, powinno być, ale wiecie co, ja tu dla porządku pozostawiam zainicjalizowaną. W takim razie, uwaga, mamy obrazek, mamy funkcję, to teraz jak skompiluję i wgram do mikrokontrolera, to powinniśmy zobaczyć to, co widzieliśmy w Pixel Factory. Przypomnę, w Pixel Factory mieliśmy taki oto obrazek, tutaj w pomniejszeniu go widać i on powinien nam się pojawić na wyświetlaczu. A zatem, moi kochani, uwaga, Achtung, start! Kompilacja jeszcze raz, wgranie do mikrokontrolera. Rach, proszę bardzo, moi drodzy. Jest, moi kochani. Mamy. I teraz ktoś z Was powie, no dobra, a jakbym chciał na szybko sobie podmienić ten obrazek w jakiś sposób. Zobaczcie, jaka wygoda z Pixel Factory. Załóżmy, żebym chciał skasować sobie tutaj to EQ. Tak? Trochę mi się to tutaj dużo szybko ten kasuje źle, ale rozmiar narzędzia weźmy na przykład 4.
załóżmy, że bym chciał skasować sobie o to. Wezmę jeszcze większy rodzaj narzędzia, słuchajcie, 15 i skasuję jeszcze o tutaj te dynksy. To powiem wam, że powinienem w ogóle dostać teraz większą kompresję. A tutaj bym chciał sobie postawić napis na przykład Mirek. Mirek K36, fontem Tahoma, wielkość czcionki 8, najpierw Ctrl Left Mouse sobie sprawdzę, jak mi wyjdzie. O tak bym chciał zrobić sobie, słuchajcie, modyfikację obrazka. No to co? Klikam jeszcze raz RLE zaznaczone, w tym przypadku naszego dzisiejszego ćwiczenia bez Include Header Size, klikam i zobaczcie, pojawiło się. I teraz uwaga, tutaj jest taka wygoda teraz, że nawet jak mi się to okienko pojawiło, to ja nie muszę zaznaczać całości i tam wklejać. Uwierzcie mi, że ta zawartość została wklejona od razu do schowka. Nie muszę teraz zaznaczać i klikać Ctrl-C, nie wierzycie? Zobaczcie, że wejdę sobie tutaj, zaznaczę tylko ten obszar. Proszę bardzo. Tu było 608 bajtów. Uwaga, Ctrl-V. I proszę bardzo, mamy 439 bajtów. I tu już nam się skompresowało 57%. Szybciutko wgrajmy i zobaczmy na wyświetlaczu w drugiej kamerze, słuchajcie. Trach, jest! A, ale zaraz, tam nie ma napisu Mirek. Oszustwo, oszustwo, kurczę. Szybciutko to sobie poprawmy. Gdzie mi ten schował się? A, chyba niechcąco wyłączyłem Pixel Factory, słuchajcie. Jeszcze raz go przywołam na ekran. Tu jest ten Mirek K36. Muszę go jeszcze raz wstawić. Proszę bardzo. O, tutaj będę chciał wstaw. I co więcej, żeby zobaczyć, jeszcze zrobię sobie, że tutaj zaznaczę ptaszek inverted, żeby wszystko było zainwertowane. I słuchajcie, klikam lupkę, nie klikam, nie zaznaczam, nie klikam Ctrl-C, tylko przechodzę do MK Clipsa i jeszcze raz sobie, słuchajcie, zaznaczam tylko ten obszar wewnątrz tej zmiennej, żeby, wiecie, już całości nie kopiować. I proszę bardzo, teraz mam 50%, 513 bajtów, no bo dodałem tam jeszcze cokolwiek. Szybciutko kompilujemy i wgrywamy do wyświetlacza, zobaczcie. Jest, tylko że na biało, tu migotanie widać, wiadomo, wyświetlacz się odświeża, a załóżmy, nie pasuje mi, szybciutko wchodzę do Pixel Factory, robię inverted, robię podgląd, nie muszę kopiować, przechodzę do MK Clipsa, zobaczcie, jaka wygoda normalnie, przekopiowuję sobie jeszcze raz, proszę, proszę ja was bardzo, Ctrl V, kompilacja, wgrywamy i już skompresowany obrazek jest wgrany, działa, Mirek K36 jest napis. Proszę ja was bardzo, cóż tu więcej potrzeba. A zatem, podsumowując dzisiejsze ćwiczenie, moi kochani, poznaliśmy na razie tylko słownie, za pomocą, ja do was mówiłem za pomocą swojego aparatu, prawda, gębowego, wydając odgłosy, opowiedziałem wam, na czym polega w ogóle kodowanie, czyli kompresja RLE. Nie omówiłem dzisiaj, jak to zrobić na komputerze PC za pomocą jakiegoś języka programowania, ale zapowiadam wam, już zapowiadałem, że w kolejnym poradniku pokażę właśnie, jak to zrobić sobie na PC-cie. I uwaga, ja to pokażę w Delphi, a jak mi któryś malcontent będzie marudził, w Delphi, a ja bym chciał w C#. A ty znowu w tym starym Delphi. Słuchajcie, no, jak ktoś będzie tak marudził, to znaczy, że jest naprawdę, no nie chcę powiedzieć drastycznego słowa, jełopem, ale no coś w tym musi być, słuchajcie, bo co za problem zobaczyć jakiś kod w Delphi i sobie go przełożyć na swój własny język programowania. No trzeba być, nie powiem kim, żeby nie chcieć, ja będę omawiał algorytm i sposób, a można go zaimplementować, jak się zobaczy, w jaki sposób w Delphi, to ja jestem w stanie to przełożyć na JavaScript albo na każdy inny język. Słuchajcie, nie ma problemu. Co język programowania, to tylko trochę inna składnia, inne przygotowywanie zmiennych i tak dalej. A więc słuchajcie, moi drodzy, zobaczcie, jedna mała funkcja, a jak ratuje nam życie, potrafi pięknie nam, moi drodzy, co zrobić? Wyświetlać skompresowane obrazki i uwierzcie mi, że bardzo szybko je wyświetla. Ja na poprzednio widzieliście na samym początku poradnika, jak tam szybko sobie migało. Były ładowane dwa obrazki, jeden po drugim, słuchajcie. Jeden zanegowany, drugi nie. Dało nam to efekt takiego migania negatywowego. Było to odświeżane bodajże co 80 milisekund. Musiałem i tak trochę to spowolnić, żeby kamera mogła to dostrzec, bo jak może mogłem ustawić migotanie nawet co 40 milisekund i dla oka to było piękne, takie brrr, taka jakby błyskawica, słuchajcie. Bardzo szybko się odświeża. Te wyświetlacze OLEDowe mają szybkie prędkości przetwarzania, można to robić, ale przecież tu nie chodzi o animację. Mówię wam, że na przykład drukareczki, no kolega sobie pięknie logo swojej firmy drukuje, jak tam coś robi na jakiejś drukarce, gdzieś tam w jakiejś firmie, którą sprzedał, prawda, razem ze swoim urządzeniem, to drukareczka jak drukuje tam jakieś dane,
to zawsze na górze pięknie logo własnej firmy o rozdzielczości tam 380 na, nie wiem, 220 na przykład. Taki też zaprojektowany w Pixel Factory, ale tutaj będę wam poza omówieniem w następnym poradniku, słuchajcie, sposobu kompresji, na co zapraszam już dzisiaj, bo to na pewno ten poradnik będzie, to później mam nadzieję, że pokażę wam jeszcze inne ciekawe rzeczy i też poradniki. Być może, tak zapowiem już tak na sam koniec, że pojawi się może w końcu moja wersja, taka ostateczna biblioteki do OLEDów, która no, będzie się troszkę albo nawet mocno różniła od tej biblioteki, słuchajcie, od tej biblioteki, którą pokazywałem w poradniku, gdy przerabiałem to wszystko z Arduino, ponieważ no, nie będę zdradzał za dużo. Jak macie ochotę, to poczekajcie na poradniki, zobaczycie, będą jeszcze bardzo fajne rzeczy, ale myślę, że i dzisiejszy temat jest fajny. Jeśli wam się podobało, dajcie łapki w górę. Przede wszystkim poproszę was o subskrypcję mojego kanału i nie mówcie mi, proszę, że wy oglądacie wszystkie poradniki, ale no niestety, żeby wejść się zalogować, to ciężko. To w tym momencie wiedzcie, że mi nie pomagacie, tak? Bardzo proszę o taką pomoc. Jak już ktoś nie może nawet na Patronite wspomóc rozwoju kanału, to mam nadzieję, że przynajmniej tą drogą będzie mógł wspomóc. No cóż, to by było na tyle, uciekam, ale miło mi z wami znowu było podziałać i to tak na żywo, w języku C, na spokojnie, wiem, że długo jak to u mnie bywa, ale pozdrawiam wszystkich, którzy lubią moje ględzenie, piszą mi o tym i zawsze mówią, że Mirku, nie martw się, ciebie się dobrze słucha. Bardzo często przysyłacie mi pozdrowienia od swoich małżonek, czy nieraz całej rodziny, a więc to jest teraz czas, kiedy ja mogę naprawdę pokłonić się i podziękować waszym szanownym małżonkom, które was wspierają i co więcej, pozwalają, że trochę zdradzacie mnie z małżonką przez ten ekran, prawda, bo spędzacie tego czasu trochę ze mną i zabieram was na pewne dłuższe chwile od małżonki. To tak pół żartem, pół serio, ale poważnie. Pozdrawiam wszystkie wspaniałe kobiety, które wspomagają, wspierają te nasze hobby, kurcze, które wiecie, ile czasu pożera, to jest pożera. A ja się nie mogę, słuchajcie, skończyć na gadać. Dobra, uciekam, pa, pa, heja.